Dzień dobry, ja jestem Rewagner. Przed Państwem opis zmian patch 9.20 Potyczki taktyczne czyli Teamfight Tactics, czyli gra, w którą rzekomo nikt nie gra. A jednak Riot Games wypuściło statystyki, które pokazują, że w przeciągu ostatniego miesiąca 33 miliony ludzi grało w TFT. Więc jednak chyba ktoś jeszcze gra. Standardowo, oczywiście, zostawcie kciuka, zostawcie suba, życzymy go oglądane i dajcie znać znajomym, którzy grają w TFT. Żeby zorientowali się, co się dzieje w tym patchu Także Posłuchajcie Na początek e, zmniejszone e, Zmniejszyli troszkę złoto O 2 złota na 5 levelu zlevelowanie I tak samo na levelu o, Na level 8 Żeby przejść na poziom 9 Zmniejszyli o 4 um, Trochę dziwne podejście, bo aktualnie meta Jest taka bardzo late game'owa Jakby wszystkie kompozycje grają na 7 lub 8 level A niekiedy nawet na czy to no, raczej na 7, 8 teraz się gra? Kiedyś się grało na 6, 7 była meta. Teraz raczej właśnie tak bardzo late game'owo się gra. No i teraz jeszcze bardziej ułatwienie, przejść do tego właśnie late, prawda? Więc ciekawe podejście. Następnie znowu właśnie zmiany, które polepszają, jakby late game. Chodzi o wypadanie jednostek właśnie na poziomie 8 oraz 9. No i tutaj zmiana polega na tym, że. Czwórki mamy 2% szansy więcej i e, piątki mamy 3% więcej, tak samo na poziomie dziewiątym, czyli ostatnim, mamy więcej e, o 3% na piątkach i tutaj na trójkach tracimy 3%, w ten sposób. Jakby na no, często już mamy ten ósmy lub dziewiąty level i potrzebujemy jakiegoś tam, nie wiem, załóżmy Kayle, ona nie wypada, czy innego Swaina, prawda, a po prostu chcemy na drugi level to zrobić, więc teraz będzie po prostu e, jeszcze lepiej i tak jak powiedziałem, no, aktualnie jest taka meta, która naprawdę... E, Często, bardzo często się przechodzi do tego 8 9 poziomu, więc chyba dobrze, jeśli chodzi o, o tą metę, prawda? Ja osobiście nie do końca jestem pewny, czy jestem fanem aktualnej mety, ale mniejsza z moją subiektywną opinią. Dalej, przedmioty. Ostrze śmierci, czyli item, który robimy z dwóch BF-ów. Item, który nie jest zbyt często budowany. Chyba szczerze, ani razu nie widziałem, żeby ktoś go robił. Ja go raz zrobiłem. Stwierdziłem, kurczę, może nie jest taki zły. No, był zły, właśnie, no. Także nie róbcie go, ale dostaję buffa. dostaje 15 AD, już jakby na, na pierwszy. Na jakby od razu, jak go zrobicie. E, więc jest to buff, oczywiście. Dostaje ten jeden ładunek i niby jest to ok, ale no, zważając na to, że z BF-ów można zrobić tam Infinity Edge, czy GA, czy BTK, no to po prostu na te ostrze śmierci szkoda po prostu BF-ów. Takie jest moje zdanie i. Wątpię, żeby ten malutki buffik to zmienił. E, tutaj ciekawa zmiana. Mroźne serce. Bardzo mocno grany item aktualnie na Waj albo na Pajku. Często nawet w e, ilości 2 e, budowane. Teraz, e, znaczy, głównie dlatego na Waj i na Pajku, dlatego że były to postacie, które mm, przelatywały całą mapę i nakładały efekt e, Frozen Herta na wszystkich, właśnie na 4 sekundy, prawda? A teraz będzie to tylko na sekundę, więc jakby wciąż będzie to dobry item dla jednostek które są wokół tej postaci, ale już nie działa na zasadzie, wiecie, przelatywania ich. Więc jakby, no, chodzi oczywiście o znerwienie, właśnie na tych dwóch postaciach tego itemu. Wciąż jest to dobry item, aczkolwiek nie jest, już, nie jest już aż tak super dobry, jak był wcześniej. Także może dziwić to, że aż 3 sekundy jest to nerf, ale właśnie, tak jak mówię, jest to wycelowane w te, te skaczące jednostki po prostu. Także taka sytuacja. No i myślę, że już aż tak nie będzie po prostu forsowany ten Frozen Heart. I tyle. E, Ostrzeń nieskończoności, dostaje nerfa i bardzo dobrze, kurczę, teraz jest taka meta, że gra się Akali z dwoma Infinity Jami i robi zawsze w każdej rundzie ponad 10 tysięcy e, damage'u, co no dzisiaj już tak się po prostu poirytowałem, że mówię, nie no, mów, nie da się grać. E, no i rzeczywiście, do, dostał od nerfa Te 25 e, punkt, e, punktów procentowych, znerfione, wiadomo, spoko aczkolwiek. Chyba nie jest to aż tyle, żeby to zabić, tak się zastanawiam. Czy to wystarczy? No, przekonamy się, po popatrzcie tak naprawdę, aczkolwiek wydaje mi się, że wciąż ta. Akaj będzie grywalna, aczkolwiek no. też dostaje nerfa, a dostaje nerfa, i jeszcze Wild dostaje nerfa, więc trzy nerwy, jakby wycelowane w tą taktykę, która była top 1 teraz. No dobrze, no dobrze. Żywe srebro, czyli item. To się robiło chyba z rękawicy i z Negatrona, bodajże. Albo Giant Belta, nie jestem pewny. E, ogólnie useless item, którego się nie robi. E, no Dostaje buffa właśnie, że 2 sekundy e, mniej trzeba czekać na odnowienie. E, to jest po prostu na ten efekt CC, prawda? No nie wydaje mi się, żeby to o, wiele zmieniło, niestety. Po prostu lepsze itemy są z obu, obu przedmiotów. Jeśli to było z Negatron Cloak'a, no to no możesz lepsze itemy. Z I z rękawicy też możesz lepsze itemy, więc no nie warto, po prostu nie warto. No i a propos właśnie rękawiczek, no to dwie rękawiczki, złodziejskie rękawiczki, obniżona średnia jakość połączeń przedmiotów, no też bardzo konkretny item, ostatnio nagrywałem właśnie o tym, o tym film, gdzie dwa razy zrobiłem ten itemek i jest to, no był to bardzo dobry item, prawda, który często dawał fajne kombinacje, no i teraz niby średnia jakoś będzie gorsza, pytanie jak bardzo to wpłynie, prawda, no bo no ciężko, ciężko określić jakby, Przekonamy się. Tak naprawdę. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba wciąż będzie jako tako ok. No trzeba będzie pograć z tym i, i stwierdzić, ok czy nie, ok. Yy, dal a tu jeszcze właśnie jeszcze zabójcy dostają nerfy, więc to są cztery nerfy wakali, tak naprawdę. No więc słuchajcie, tutaj yy, na Asasynów jest taki nerw, że 5 punktów procentowych szansy na krita tracą. I wszystko wskazuje na to, że na sześciu asesynów nie ma nerfa, ale wiadomo, tamtą Akali, gdy się grało, to się grało właśnie z trzema asesynami, bo tam się grało Akali, Rengar i Pike, Taki był zestaw. Też chyba na YouTube dawałem tą kompozycję, jeśli się nie mylę. Chyba była. I, i, I to jest właśnie nerf wycelowany raczej w te kompozycje i jest to też nerf w kompozycję ninja z asesynami. Na głównie trzech asesynów nerf. Spoko. Spoko. Wydaje się być bardzo sprawiedliwy, szczerze. Dalej, Premium do pancerza strażnika zwiększone o 10. Zawsze coś, spoko. Widziałem jedną kompozycję, która... Um, która się opiera właśnie na... na Pantheon pod Kerry w ogóle. A, albo tak, że ewentualnie na Braumie i wydaje mi się, że to może być jedna z kompozycji, która będzie bardzo fajna w następnym właśnie patchu. Dzięki temu Bówkowi. Ale zobaczymy. Zawsze coś. I tyle w sumie. To zawsze coś. E, Rewolwerowce dostają buffa. Na 3. na 6 raczej. Rewolwerowcach mamy dwa. E, czy mamy jeden dodatkowy strzał? Na chwilę. Wydawało mi się, że to trochę inaczej wyglądało. 1, 2, 4. Wydawało mi się, że to będzie 1, 3, 4. Kurde. Nie jestem pewien, czy to jest błąd, czy nie. Czekajcie, ja sprawdzę aż na, po angielsku. Wydawało mi się, że to było inaczej. Chyba, że na PBE było inaczej, a... Mam nadzieję, że się O, to nie to. Nie ta gra. Tamta chyba nikogo nie obchodzi. <laughs> Czekajcie, ja tylko się chcę upewnić. Nie, 1, 2, 4. O kurczę, a wydawało się, że będzie 1, 3, 4. I chyba tak było na PBE, a może nie przeszło najwyraźniej? Kurczę, nie jestem pewny, ale no to jeśli 1, 2, 4... Gdzie to jest? Jeśli 1, 2, 4, to to jest useless. Dobra, miałem mówić, że to jest bardzo fajny buff... O, ...na czterech rewolwerowców, jeśli to byłaby trójka. Ale skoro jej nie ma, to, to jest just lecę cholera, nikt nie gra sześciu rewolwerowców. Oj, to jest lipa, oj straszna lipa, szkoda. Jakby było na czterech, to by było spoko, bo się niekiedy to rzeczywiście gra. Na przykład jakby grasz 6 masterów to możesz czterech właśnie na tutaj Gunslingerów dawać. Ale sześciu nigdy po prostu Gunslingerów się nie gra, więc ten nerw, ten buff jest bez sensu totalnie. Rycerze, czyli coś co ostatnio bardzo mocno wypłynęło i się zawsze gra właśnie no, te cztery, cztery rycerze w Midgameie. Um, dostają nerfa rycerzy dopiero, gdy mamy ich sześciu. i jest to nerf tylko o 5, więc niewiele. E, bardzo dziwi mnie to, że nie znerfili tutaj czterech rycerzy, bo bardzo często w tym Midgame, jak już powiedziałem, gramy właśnie czterech knightów i z tego zazwyczaj się jakby to nam pozwala przejść do late gameu. mi się, że w to wycelują. Ale okej. Okay. 6 knightów też jest oczywiście dobre. E, I często się to gra przy Imperialach po prostu. Czyli 6 knightów, czterech Imperiali. I to jest mocna kompozycja, więc to jest wycelowane właśnie w to. E, Dzikie, czyli Wildy e, znerfione o 2 punkty procentowe, czyli to, co kiedyś bufnęli, teraz nerfią po prostu. Ale no ciekawe, no bo raz, dwa. Trzy, trzy z tym ostrzem, no cztery nerfy wakali. I tutaj właśnie będzie ten czwarty. Oczywiście te Wildy zasłużone, prawda? No bo jednak za mocne to było. Także. Dalej, bohaterowie Atrox ma zwiększony pancerz o 10 Będzie bardziej tankowaty, bardzo ciekawe, myślę, że Może być o wiele chętniej grany, też widziałem jedną kompozycję pod 4 demony Z elementalistami, jeśli się nie mylę I też wyglądałoby ciekawie W ogóle chciałbym właśnie Kurczę, może mi się uda Mam nadzieję, że mi się uda Bo 14 w... czekaj, 14? Nie, 15 będę Wylatywał do Londynu na event League of Legends, mam nadzieję, że do 15 Października uda mi się zrobić właśnie film z, naj, z najlepszymi kompozycjami w TFT. Tak samo też chciałbym wrócić do robienia najlepszych postaci League of Legends. Także mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że mi się uda e, to zrobić. Jeśli nie, no cóż. E, bo, aha, no bo bo dopiero później wracam 20 października. Także przez tydzień prawie nie mam w domu. Bo jestem w Londynie, a później lecę e, do Berlina na Wolcy. A później na weekend jestem na PGA w Poznaniu. Także jak coś, jeśli ktoś będzie w Poznaniu na PGA, to podbijajcie. Sklejmy pionę. E, dobra, ale wracajmy do tego. E, Akali dostaje nerfa o 500 atak speedu. E, nie za duży nerf, ale wiadomo, przynajmniej jest to coś. Jej DPS e, maleje. Jej, jakby regeneracja many też maleje przez to, więc myślę, że spoko. Fiora ma 50 punktów zdrowia więcej. Ok. Giepek ma 5 AD więcej. Ciekawe. E, ostatnio właśnie wrzuciłem, wrzuciłem film tam z Noblami i z tym Giepekiem, i był całkiem miły. A tutaj tak jeszcze bufik. spoczka. Kajsa, prędkość rzucania zaklęć. To jest zastanawiające. jakie rzucanie zaklęć. Nie jestem pewny tego o co chodzi. Czy tu chodzi o generację many? Tego, tego tutaj nie jestem pewny, więc nie chcę was oszukiwać. Jak coś wie, to niech da znać w komentarzu. Tarczę. No, tutaj zwiększono oczywiście o stówkę spoko, aczkolwiek na taka tak bardzo często chyba grana zbytnio nie jest e, leona 50 y, hp więcej o jeszcze w tych buff strażników więc ciekawie e, lucja na umiejętności więcej o 25 na wszystkich poziomach e, lucja też często jest ostatnio widywany jako kery właśnie czy to w kompozycji noblowej czy to w kompozycji z brawlerami właśnie teraz w ogóle kompozycja Kompozycja z Brawlerami wydaje mi się, że będzie najsilniejsza w ogóle. Albo jedna z najsilniejszych. Czyli sześciu Brawlerów, Jinx i Lucian właśnie. Możliwe, że to będzie... Że to będzie meta, proszę Państwa. Także polecam sobie testować. Popi, 100 HP mniej. Ciekawe podejście. Wiadomo, Popi była jednym z najsilniejszych Knightów. I to sprawiedliwe, po prostu. No i Volibert dostaje 0... 0,5. Atak speedu, czyli kolejny buff właśnie tutaj na tych brawlerów. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że możecie się spodziewać, że właśnie jedną z tych pięciu kompozycji będzie właśnie sześciu, sześciu brawlerów. Taka sytuacja, dobra, taki patch nie za duży. Tak naprawdę też tutaj piszą, że niedługo będzie się kończyć pierwsza rotacja TFT, i z tego co wyczytałem, pierwsza rotacja to znaczy to, że będzie druga rotacja oczywiście. I w tych rotacjach, jakby, jakby będzie duża wymiana czempionów, i jakby Nie ma, że cała gra na nowo będzie robiona, ale tak wyczytałem od jakichś gości. Nie jestem pewny, czy dokładnie tak to ma działać. Możliwe, że tak. Eee, spróbuję się dowiedzieć od kogoś z rajotu jak to ma wyglądać rzeczywiście. Czy taki jest plan? Pytanie, kiedy to się stanie w sumie? Czy dopiero wiecie, jak będzie koniec sezonu w LOLu? Nie wiem. Jak będę wiedział, to dam wam znać na jakimś filmie z TFT. Chyba, że ktoś wie, to niech da znać w komentarzu. Tyle proszę Państwa, dziękuję ślicznie za obejrzenie, zapraszam na streamy, inny film na YouTube i życzę Wam miłego dnia. Bye, bye.